Czy jest coś przyjemniejszego niż jazda na rowerze? Oczywiście, że jest, ale raczej nie dla zapalonych rowerzystów, którzy wyjechali już na swoich ukochanych dwóch kółkach na drogi rowerowe oraz do parków i na bezdroża. Ostatnio dojechali do Supraśla, bo tam w miejskim amfiteatrze powstało rowerowe miasteczko. Kiedy tylko robi się cieplej, to chce się łykać świeżego powietrza, a rowerem można się przecież wybrać nawet dalej od miasta. Nie dość, że to czysta przyjemność, to jeszcze i prezent dla naszego organizmu. Ważne tylko, aby ta przyjemność nie przesłoniła tego prezentu. Rowerzysta musi pamiętać zawsze i wszędzie, że jest niechronionym uczestnikiem ruchu, niezależnie od tego, gdzie i którędy jedzie. Zawsze dbamy sami o swoje bezpieczeństwo. To jest główna zasada podstawowa, która decyduje o tym, żeby być bezpiecznym. Oczywiście do kierowców też apel o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ tak naprawdę sezon rowerowy dopiero przed nami. Coraz więcej jest rowerzystów na drogach i ich będzie coraz więcej i chwała za to, ponieważ rower to oczywiście zdrowie, ochrona środowiska i jak najbardziej należy z tego roweru korzystać. Korzystać z roweru, jak widać, warto, ale zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że żaden człowiek nie jest nieśmiertelny. Oczywiście w ruchu ulicznym zawsze należy zachować ostrożność, nawet jeśli mamy pierwszeństwo. I jak twierdzą fachowcy, którzy przybywają ratować z opresji, gdy stanie się krzywda, do wypadków z udziałem rowerzystów najczęściej dochodzi na przejazdach i to z pierwszeństwem dla rowerów. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie i to zanim wsiądziemy na rower. Jak rozpoczyna się sezon ładnej pogody, to coraz więcej, zwłaszcza, że dużo osób po zimie tak jakby nie trenuje swojej formy, są po zimie tak jakby nazwijmy to zastani, nagle wsiadają na rower, dochodzi do jakichś zerwań mięśni, naciągnięć, też nie mamy tej kondycji co trzeba, więc dochodzi do jakichś problemów kardiologicznych. Po prostu zaczyna się więcej sytuacji w momencie, kiedy zaczyna się ładna pogoda, no i oczywiście weekendy oraz jakieś eventy rowerowe. Przede wszystkim dbać o swoją formę, tak? Jeżeli wybiera środek lokomocji, jakim jest rower, powinien mieć trochę lepszą formę niż zwykły pieszy. Do tego oczywiście zadbać o swoje bezpieczeństwo, mianowicie kask, ochraniacze i odblaski, bo jeżeli poruszamy się po ciemnej drodze w nocy, nie mamy żadnych odblasków, jesteśmy narażeni po prostu na potrącenie samochodu. Sami musimy doświadczać aspektów bezpieczeństwa. Jesteśmy dorośli, jak gdyby decydujemy o kwestii związanej ze swoim bezpieczeństwem. Niewątpliwie nie zwalnia to nas od tego, ażeby traktować przepisy ruchu drogowego tak, jak powinny być one traktowane, żeby dostosować jak gdyby tą naszą jazdę do sytuacji na drodze, do warunków pogodowych. Pamiętajmy o tym, żeby być na drodze widocznym. To jest również bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. I zachować szczególną ostrożność, tak jak mówię. Zwłaszcza szczególną ostrożność, bo ona bardzo często właśnie jest związana z naszym bezpieczeństwem. Jak to mówią, ostrożności nigdy za wiele, a ten rozpoczęty właśnie sezon rowerowy niech trwa bezpiecznie jak najdłużej. Na Podlasiu jest wiele miejsc, które warto odwiedzić z rowerem lub na rowerze i dobrze by było zachować z tych wycieczek jak najmilsze wspomnienia.